Zawód menadżera personalnego jest dość młody, bo tak naprawdę w Polsce zrodził się razem z nową demokracją, ale jest to bardzo pasjonujący i bardzo ciekawy zawód, często niedoceniany przez biznes i także przez menadżerów personalnych, którzy zbyt dosłownie rozumieją swoją rolę supportową i wspomagającą i nie widzą siebie jako kluczowych decydentów w biznesie. Ja od początku wiedziałam, że chcę się zajmować zarządzaniem zasobami ludzkimi i widziałam swoją karierę w tym kierunku. Było to coś, co absolutnie nie było wspierane przez moje środowisko, bo jeszcze 20 lat temu każdy mówił, absolutnie to nie jest popularny zawód i zawód, który ma dobrą prasę i właściwe miejsce w całej takiej strukturze korporacyjnej. I ja myślę, że to był bardzo dobry wybór, dlatego że to było coś nowego. Zawód, na który można było wpływać i kształtować go, a przez co budować swoją karierę. Jest to bardzo dynamicznie rozwijająca się funkcja, która tak naprawdę zależy od osoby, która ją sprawuje i od tego, w jaki sposób będzie ją kształtowała w danej kulturze organizacyjnej. Także awansować w tym zawodzie z jednej strony jest łatwo, z drugiej strony trudno, jeżeli mówimy o naprawdę wielkich wyzwaniach. Jak to zaplanować? Myślę, że wizja siebie jako takiego nie tylko szefa funkcji wspierającej, ale także wizja siebie jako biznes menadżera, który prowadzi biznes unit, który się rozlicza, ma swoje wyniki, to jest gwarant do tego, żeby swój awans i swoje miejsce w organizacji wyznaczyć. To jest bardzo trudne, tak naprawdę nie wypalić się zawodowo, sprawując funkcję personalną, która z jednej strony jest wsparciem, z drugiej strony zajmuje jakieś miejsce w biznesie, a z trzeciej strony, chyba najważniejszej, opiera się na emocjach ludzkich. Jak mamy do czynienia z pracownikami, z ich emocjami, z ich problemami, to siłą rzeczy to przechodzi na nas. Więc takie higieniczne podejście do tej pracy jest bardzo wskazane. Wielokrotnie spotykam się z ludźmi, którzy zbyt dosłownie traktują tą pracę, że emocje i trudności wszystkie przenoszą na siebie. I to jest, myślę, bardzo duży błąd, bo to przeszkadza w tym, żeby jednak podejść do tej funkcji biznesowo, kreatywnie i innowacyjnie. Absolutnie HR widzę jako rolę strategiczną w przyszłości, ale na pewno nie w tym kształcie, który jest obecnie. Odejście od struktur, odejście od dużych zasobów, tak naprawdę digitalizacja, zmiany w sposobie prowadzenia HR-u to są wyzwania, które już odważniejsi HR menadżerowie realizują. HR będzie siłą rzeczy wychodził z firmy. Tak naprawdę może zbyt odważna wizja, ale pewnie będzie to też tak, że to będą funkcje wspierające, które tak samo jak call center, service center i inne funkcje będzie jednak na zewnątrz organizacji, z którego będą wszyscy mogli korzystać w sposób taki mechaniczny, automatyczny. Funkcja doradcza zostanie, ale to też będzie uzależnione od tego, w jaki sposób dana organizacja będzie chciała z tego korzystać, a ile przełoży na swoich liniowych menadżerów wiedzy i kompetencji HR-owej.